Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Prey. I cały czas do przodu. Teraz następne zadanie poboczne. Odnaleźć Nicole Hague. Ups, jak zwykle nie wiem, dwa te same guziki naciskam. Nie wiem. Którędy, którędy. Jeszcze przydałaby się nam amunicja. Peraweda. No też robiąc... Mam nadzieję. O! Dodatkowe zadania. Zdobędziemy dodatkowe komponenty. Mam nadzieję. Tutaj jest na przykład splatacz. Kombinezon uszkodzony. Problem w tym, myślałem, że może tamte drzwi się otworzyły, ale lipa. Kurde, nie wiem, czy nie jest dobrze, by było z nim zawalczyć, tylko że teraz nie mam szans raczej. O, może mam szansę, kurde. Bo tam chyba jest taki mały magazynek i to by się nam przydało, magazyn. Jako, że mamy zapis niedaleko, to sobie to sprawdzę jeszcze raz. Czy nie dałoby rady mu jednak, wiecie... coś zrobić. Ciekawe, czy da radę go zakłócić. Boisz się, że spadną na tę robotę? Chcesz do mnie pójść? Gdzie on jest? Poleciał na górę. Storage room, co nie? Ale mogę, może uda mi się, nie pamiętam, który to jest. A gdzie on jest? Zhakować. Trzeci, kurwa, chyba nie mam trzeciego. Fuck! Szkoda. Ale czekajcie, nie no co, to nie dam rady teraz wziąć hakowania trzeciego. Fuck off. Nie wiem, gdzie bym poleciał. Troszkę... No dobra, trudno. Nie wiem, gdzie on jest w sumie. A taka wieżyczka uszkodzona, a rozwalona? Nie. O, jest. Fantom termiczny. No to nie ma sensu. Czekajcie, tutaj coś leży. To można sobie przerobić. Ale nie tu. Dobra, spadamy. Spróbujemy ją znaleźć. Mam parę naboi, chociaż. O, jest! Ale lipa. Tam jest przejście. Dobra, zobaczę, czy teraz zadziałają.
Dzień dobry, miło cię znowu widzieć. O, teraz działa. Diagnozuję powierzchowne rany. Nic, czego nie uleczy podnośna apteczka. Nie spoko. Ruszaj się, proszę. To zajmie tylko chwilkę. Okaz zdrowia. Proszę pamiętać o wypełnieniu ankiety dla pacjenta. Państwa opinie są dla nas bezcenne. Fuck. Cudowny jest operator. No, dobra. To jest na holu, to jesteśmy już na hol. Wcześniej zamknięte było, nie? Ale dzięki temu restowi właśnie, kurde, możemy spokojnie latać. To jest fajne. Nazbieramy różnych tam fantów, neuromodów i tak dalej. I zobaczymy, co uda nam się zrobić. Gabinecie. No. Chyba już rozumiem, co Transtar robi z tą całą forsą. Iliuszyn, ty żyjesz! Igłę? Przeżyłeś! Dzień dobry, pani inżynier. Co jest do cholery? Morgan, czy to... Nie, nie, to... Jestem January. Osobisty operator Morgana Yu. Ktoś tu chyba lubi słuchać swojego głosu. Jest więc nas trójka, czwórka. Ktoś jeszcze z laboratoriów albo z psychotronicznego? To stanowisko robocze i fabrykator? Morgan ma takie rzeczy? Pani inżynier, proszę nie... Słuchaj, wpadnij tu na górę, gdy będziesz mieć chwilę. No, można by w sumie tam iść, bo to też, wiecie, nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest ta winda. Główna taka, no. Możemy tam być w moment w zasadzie, czekajcie. Kwatery załogi. Niewiele mi to mówi, szczerze mówiąc. Główna winda, nie? Aha, wiem, gdzie były kwatery załogi arboretum muszę jechać, ale wiecie co, poleciłby do tego swojego tego gabinetu szybko. On będzie na holu. Tylko że tam będą wrogowie pewnie, nie? No, jakby co. Uwaga! Dowództwo stacji ogłosiło alert. Wszyscy członkowie personelu mają obowiązek natychmiast udać się do punktów zbiórki i czekać na rozkazy. Pozmieniało się, co? Co, one zepsute są? O kurwa. A nie, jeszcze żyją. Trochę popsute. Powiesz mi jeszcze raz, jak doszło do dekompresji? Była bardzo nagła. Nie... Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Użyłam twojego stanowiska. Znalazłem też odpowiednie materiały do lepiku. Zrobiłem kilka kanistrów. Dzięki, stary, w chuj. Natknęłam się też po drodze na trochę jedzenia. Leży na biurku. Bez obaw, nie tknięte przez obcych. Sprawdziłam, nie rusza się. Na wypadek dałam igłę na spróbowanie. Proszę? Żartuję, igłę. Nie naraziłabym cię na kontakt z obcymi. Ani z nikim innym. To byłoby nieludzkie. No i fajnie. I tak warto pomóc, widzicie. Morgan? Jak to? Dobra, pogadamy jeszcze, zobaczymy. Nie mówiłam ci, czemu sfałszowałam moje dane.
Pamiętam tę pewność podczas twojego wykładu, Morgan. Twoje słowa o samolubstwie i... mojego ojca aresztowali za kwestionowanie sowieckiej interwencji w Indiach. Wielu więźniów zginęło w syberyjskich obozach, lecz mój ojciec po prostu zniknął. Jedyne, co wiedziałam na pewno, to, że Transtar rekrutuje z tych obozów ochotników. Przybyłam tu ze względu na ciebie i Alexa i wasze eksperymenty, żeby go znaleźć, a teraz wiem, że tu był. Widziałam na twoim komputerze. Był tam zestaw imion i numerów identyfikacyjnych z psychotronicznego od dr Gajegos. W przypadku rosyjskich ochotników nie używano nazwisk, ale skojarzyłam identyfikator z moim ojcem. Możemy pozyskać jego dane, archiwalne zapisy z eksperymentów. Wiem, że prosiłam cię już o wiele, ale jeśli zdołasz znaleźć te zapisy w archiwum, w końcu poznałabym los mojego ojca. Nazywał się Jurij Andronow. V01065532. Nie ma sprawy. Już to robię. Zapierdalam do archiwum. Hakowanie chyba się mocno przydaje tutaj. Tu jest na pewno lepiej niż w kontenerze, ale raczej wciąż jesteśmy w potrzasku. Sprawdzałem, do czego mogę uzyskać dostęp. Większość układów jest zablokowana. Okej, on dla nas zadania nie ma. Jeszcze pozbieram fanty w sumie. Tu jest operator. Udało ci się coś wymyślić w kwestii ucieczki ze stacji? Wiesz. Nie wiem, czy nam starczy miejsca, że tak powiem. Fałszywy kucharz, ochotnik, uciekinier, Luka Gołubkin. Znajdź go. Komputer ochrony w kwaterach ochotników. Zawsze czułem, że świadomość jest bardzo większą autonomię niż typowy operator. Automatyka. Nagranie zawiera wrażliwe dane. Czemu Rosja? Czemu ochotnicy stamtąd? Taką odpowiedzialność. No, rosyjskie prawo karne jest bardzo surowe. Sojusz kraju z Transtarem niósł ekonomiczne korzyści. Dobra. To był pomysł Katrin Yu, ich matki. A Alex szybko zrozumiał korzyści. A więc byli mordowani ze względu na korzyści polityczne i ekonomiczne? Słowo mordowani jest dyskusyjne, ale nie chciałbym kłamać. Te czynniki Dobra. Sprawiły, że byli dobrymi. Dzięki za pomoc. Fajnie się gadało. Dzięki za nowe zadanie. Namówić kogoś, by zgłosił się na ochotnika do eksperymentu. Ale lecimy do... Tam jest jakiś terminal, mi się pojawiło coś. Nowe zadanie chyba. Ojciec Michaiły. No to na razie nie, bo to nie jest takie proste wcale. No bo dobra, niech sobie zostanie, ale... Bo to jest niby tam zaraz, ale... Wow, fuck. Raczej chodzi o to, żeby się do windy dostać. Coś czuję. Oh fuck. Przez arboretum dostajemy się do kwater załogi, gdzie szukamy Nicole. Przyznaję, że przydałoby się jeszcze więcej amunicji.
bo tam też może być walka, może być, a jeszcze tam niedaleko jest następne zadanie, które kojarzę i tam to już na pewno będzie potrzebna amunicja. Fajnie by było zaliczyć oba na raz. No tak to jest, tak to jest. Ciekawe, ile teraz w tym prawdy, bo no bo wiadomo, w czasie tam II wojny światowej takie bestialskie eksperymenty jakieś na więźniach to był standard u terrorystów. Przesyłam ci kod do szybu grawitacyjnego. O ile jeszcze działa. Aha, bo to jest tam, jakbym do niego chciał się dostać. No ja zakładam, że później w ZSRR to też na pewno się działo, bez w ogóle gadania żadnego, nie? Eksperymenty na ludziach. Jak jest teraz? Kto wie? Aha, tym guziczkiem sobie włączam chyba skupienie bojowe. Oh fuck, ale on na mnie działa tak choro. Dobra, jebać. O nie. Ja pierdolę, jaki mocny. Jeszcze? Masakra. I już 3 naboje zostały, nie? Zbliżasz się może do pomieszczeń załogi? Bo mam prośbę. Tak. Sentymentalną, ale moja kolekcja, ta galeria fotografii, z której inni się nabijali. Każde zdjęcie jest kluczem deszyfrującym do zestawu danych neuronalnych konektomów odwiedzających naszą stację gości. Wśród nich był Leitner, pianista. Teraz już nie żyje. Nie możemy dać zginąć jego zdolnościom. Tylko tyle z nich zostało. Proszę, Morgan, jeśli zdołasz, będę ci wdzięczny. Wysyłam ci plik audio, który otworzy safe w moim pokoju. Możesz go odtworzyć na transkrybie. Dobra. Cztery naboje do strzelby. Jeden nabój chyba do pistoletu, czy coś takiego. W ogóle ten pistolet jest mega słaby. Ultra słaby jest w ogóle. Szkoda, że jakiś... Co to strzelba, to jest wszystko, co tu mieli? Czy to jest najlepsze, co tu mieli? Oprócz tego promienia, ale to już nie jest broń palna. Jakiś kurde, nie wiem, Uzi? Uzi to tam wtedy... Jakiś SMG? Może? Nie. Nie zgadzam się. Nie przeładowuj teraz, kurwa. Ten zwykły fantom to jeszcze żaden problem, ale... Czekajcie.
zauważył mnie. Muszę wyłączyć to zadanie. Poszukuję Nicole Hag w kwaterach załogi gdzieś tam. Mogę namierzyć przy stacji ochrony. No tak, to jest też szukanie. Zajebisty jestem. Tu wiem. Nie. O skurwy sobie. Wypierdalaj. Kombinezon uszkodzony. Nieważne. Kurde, ale... Ja pierdolę, jej też trzeba tu poszukać. Nie mam naboi. Męczące to jest, że to z tym nabojem. Kurwa, z tymi nabojami na się wysłowić się mogę. Wypierdala. Jeszcze żyjesz? Gdzie to zadanie jebane? Jak mam tam wejść? Okej. No mamy Leitnera konektom, tak? I teraz...
Coś tam trzeba włączyć, kurde, chyba. Tą muzyczkę. Już mogłoby się automatycznie włączyć, nie? Jezus. Tego tutaj nie mam. Nie wiem. Może się to gdzieś wsadza, kurde, jeszcze. Najgorzej jak nie wiem. W ogóle to była bezsensowna misja tutaj, chyba, obawiam się. Bo pani Nicole nie znajdziemy, jeżeli dookoła się kręcą tyfony, czy tam jakimi tam fantomy, inne gówna. A to nie działa. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Pozyskanie kolejnego. No dobra, to spoko, teraz chcę ją odtworzyć. Masz. Graj. I? O, okej. Zadziałało jednak, kurde, nie mam tutaj miejsca za dużo. Szyfrowany jest pierwszym zagranym przez Leitnera koncertem. Wtedy też Maja po raz pierwszy go usłyszała i obydwoje. W świetle jego geniuszu czułem się taki mały. Teraz ja potrafię to zagrać dzięki neuromodowi, ale tylko w głowie. Użyłeś zabranego gościowi moda? Ja skopiowałem ich skany neuronalne i ukryłem dane na moim transkrybie. Zbudowałem własne mody. Nie jestem dumny z tego czynu, ale teraz się z niego cieszę. Okej, no to tak jak mówię, przypominam, tutaj żeśmy przyleźli po to, żeby znaleźć kobietkę. A miałem nadzieję, że ją znajdziemy na zasadzie, że... Idź i ją znajdź, bo ona tam jest, tam. Ale to jest na zasadzie znajdź ją, bo nie wiem, gdzie ona jest. Także spoko. Można jeszcze ją w ochronie tam poszukać znowu, ale... To może jak będziemy przechodzili obok ochrony? Znajdź, 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 znajdź. Poszukaj, poszukaj. Poszukaj, znajdź, poszukaj, znajdź. Dobra, bierzemy to. Wracamy do naszego przyjaciela. Tutaj jest też zadanie, ale tam będzie walka. Na pewno. Nie boję się. No. Zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, co się wydarzy. Byłem w kopnął w dupę, że aż podskoczył. Także tego. To dzisiaj chyba nie zdążę wrócić. Może zdążę wrócić w sumie. Chociaż do tej mojej dziupli.
No i co? W następnym odcinku następne zadanie. Będziemy pykać jak najwięcej tych zadań. Najgorsze są zadania szukaj, nie? Takie z dupy trochę. Komu chce się szukać, kiedy nie jest mało naboi? I ten. I wszędzie jest pełno potworów, które się tam odnawiają. Co nie? No właśnie. Tak to wygląda, tak to wygląda. No ale co, fajna gierka. Fajna gierka jest, naprawdę. Wkminiająca. Dosyć nieźle. Ciekawi mnie, co będzie dalej, oczywiście. Ale zdaje mi się, że jeżeli chodzi o wątek główny, to się możemy zbliżać do końca. Dlatego właśnie zajęliśmy się teraz tymi zadankami. I trochę się pewnie nimi będziemy zajmować. Tam, wiecie, trochę se połazimy bez sensu, tak jak dzisiaj. Chociaż udało się zrobić jakieś tam zadanie. A byłem taki wściekły na niego, że mi jakieś nowe zadanie dał, nie? A gdyby mi tego zadania nie dał, to poszlibyśmy tam kompletnie bez sensu, więc spoko. Wychodzi na to, że facet wiedział, co robi. Dzień dobry, Talosie. Dzień dobry. Pamiętajcie, że standardy bezpieczeństwa Transstaru wymagają cotygodniowej inspekcji waszych uniformów. Diagnostykę przeprowadzają laboratoria sprzętowe. No hej. Ale dostanę na dzień dobry. Cystoidem w pysk. Mogę zapisać sobie? Dobra, powybuchały. Mam twoją muzyczkę. To będziesz mógł spać spokojnie. Procedura. Ale igłę! Cicho, bądźcie. To jest psychotroniczne. Co się tam wyrabia? No tak. Ciekawe, że akurat tutaj ich nie znalazły jeszcze, nie? Ochotnicy? Dobra, fuck off. Dziękuję. Dziwne uczucie. Trzymam w dłoniach dar Lightnera dla świata. Nowy układ. Ekstraktor psikoralu. Nawet psy w kontakcie z koralem, czyli z chyba z tym żółtym takim. Nie wszystek umrze. Chciałbym, żeby moja żona usłyszała jeszcze, jak gra. Odzyskanie dla mnie konektomów wymagało odwagi. Ja doceniam to. Doceniam wszystko, co zrobiliście dla mnie z Transstarem. Morda. Ten się kurde cieszy z tego wszystkiego, co się dzieje, nie? Znaczy, nie, na pewno nie z tego, co się dzieje teraz, nie? Są 3 tygodnie uwięzienia w symulacji. Dobra. Zazwyczaj testy trwają jedynie 2 dni. No to co, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia wkrótce, w następnych odcinkach, mam nadzieję. Zostawcie po sobie jakiś miły znak. I zobaczymy, co wydarzy się później. Wejdziemy, mam nadzieję, do magazynu rzadkich materiałów i zobaczymy, co będzie tam. Ja się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że wy też. Trzymajcie się.